Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Słynnych Koni. I dzisiaj powiem Wam o dwóch koniach, o maści siwej, ale takiej nietypowej. Są to konie typowo sportowe i jak widzicie po tytule nazywają się one Cornet 39 i Yuki Chan. Także zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od Wałacha Cornet 39. Cornet 39 to prawdziwa kolorowa zagadka. Koń ten pochodzi po słynnym siwym reproduktorze Cornet Oboleński i gnianej holsztyńskiej klaczy Celine, czyli inaczej Celetto pierwsza. I w paszporcie jest opisany jako koń siwy. Na szyi i grzbiecie ma jednak ciemno-siwe, a miejscami nawet brązowe plamy, które wraz z upływem lat stają się coraz wyraźniejsze. Tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego konia, no to jego zdjęcie będziecie mogli zobaczyć na końcu tego filmu. Także tam będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda i jakie są te jego plamy na ciele. Mnie bardzo zaciekawił ten koń, jeszcze takiego nie widziałam. A jeżeli chodzi o jego dyscyplinę sportową, jaką on uprawia, no to są to skoki przez przeszkody. Także tak. Wiem, że mało informacji jest o tych koniach ostatnio, ale akurat korzystam z takiej strony, z jednej strony, ponieważ jak szukam na innych stronach informacji o tych koniach o niezwykłych maściach, to zazwyczaj informacji jest bardzo mało, więc musicie przymknąć na to oko. Dlatego właśnie w tych odcinkach, gdzie są konie o nietypowych maściach, no to właśnie są dwa konie. Ale już niedługo kończę ten dział właśnie odcinków z końmi o niezwykłych maściach. Więc jak będę szukać następnych koni do tych odcinków, no to prawdopodobnie będzie więcej informacji. Zależy oczywiście od tego, ile uda mi się ich znaleźć. No, teraz drugi koń, jak już wcześniej mówiłam, jest to klacz o imieniu Yuki Chan. Jest to japońska klacz pełnej krwi angielskiej. Pochodzi ona od klaczy Shirayu Kihime. Czyli dokładnie od tej samej klaczy, co wspomniana wcześniej Buchiko. Ja już wcześniej robiłam odcinek o klaczy Buchiko, także o niej też możecie sobie zobaczyć odcinek, podam linka w opisie. Za niezwykły wygląd tej klaczy odpowiada dominujący biały gan, który nazywa się Wu. Yuki Chan dobrze radziła sobie na torze. W 17 startach wygrała 5 razy, łącznie 9 razy uplasowała się na płatnych miejscach. Tak, oczywiście zdjęcia tej klaczy będziecie mogli również zobaczyć na końcu tego filmu. Ta klacz bardzo mi się podoba, jest prześliczna i też ma takie trochę właśnie inne umaszczenie. Jest siwa, ale trochę inaczej wygląda niż takie normalne konie siwe, także naprawdę polecam Wam oglądać moje filmy do końca, bo tam zawsze, żeby zobaczyć zdjęcia koni, o których mówię. No, także to by było już na to, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o napisaniu komentarza, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Możecie napisać również w komentarzach, czy znacie te konie, czy też nie. Umieszczę też na końcu tego filmu specjalną ankietę, w której zagłosujecie, czy znacie te konie, czy nie. Zachęcam Was do głosowania i zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału, ponieważ mówiłam w ostatnim filmie z konkursem, że 80% z Was nie subskrybuje mojego kanału. Że to chodzi o to, że po prostu ogląda mój kanał, ale go nie subskrybuje. Jest to naprawdę przerażająca liczba, więc proszę Was, subskrybujcie mój kanał i klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moim kanałem, wiedzieć, kiedy się pojawiają filmy. I po prostu dzięki temu też wspieracie mój kanał i on też jest polecany dalej. Także naprawdę pamiętajcie o tej subskrypcji. Zakładajcie konta, to jest zupełnie darmowe. Jeżeli nie umiecie sami, no to oczywiście możecie poprosić o pomoc rodziców. Na pewno Wam pomogą i dzięki temu będziecie mogli wesprzeć mój kanał. Także pamiętajcie o tym. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie źródła, których użyłam do dzisiejszego odcinka. Między innymi też znajdziecie źródła do zdjęć, które właśnie zawsze pojawiają się na końcu każdego filmu z tej serii. Znajdziecie też w opisie moje media społecznościowe oraz linki do filmów, o których mówiłam w trakcie tego odcinka. Wszędzie zaglądajcie tam, gdzie mówiłam.
i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!